Witam na kolejnej lekcji z trygonometrii. Tym razem wchodzimy w bardzo mocny temat. Są to zaawansowane równania trygonometryczne. Żeby w tym temacie poruszać się w miarę sprawnie, przede wszystkim trzeba umieć doskonale równania elementarne. Jeżeli ktoś ich nie pamięta, zachęcam do cofnięcia się do lekcji, w których omawiam elementarne równania trygonometryczne. Ponieważ równań trygonometrycznych jest naprawdę bardzo dużo, różnego typu, to mam na myśli, to postaram się je tutaj podzielić na takie mniejsze grupy, żeby łatwiej Wam było opanować te metody i nazwijmy pierwszym typem równania, w których będziemy podstawiać nową zmienną za argument. I mamy pierwsze zadanie, rozwiązać równanie sinus 2x plus pi czwartych równa się minus pierwiastek z 2 przez 2. Jak takie zadanko rozwiązać? Wspomniałem wcześniej o równaniach elementarnych, więc zróbmy z tego równanie elementarne. Za ten cały nawias, czyli za ten argument, podstawmy zmienną t, czyli 2x plus pi czwartych, niech będzie równe t. Argument w funkcji sinus może być zupełnie dowolny, więc t należy do r. Otrzymujemy ostatecznie sinus t jest równe minus pierwiastek z 2 na 2. I w tym momencie mamy elementarne równanie trygonometryczne. Możemy je rozwiązać graficznie, rysując funkcję sinus, albo wykorzystać wzory. Ja może tutaj wykorzystam wzory, że t będzie równe t0 plus 2k pi lub t będzie równe pi minus t0 plus 2k pi, gdzie k oczywiście należy do liczb całkowitych. Teraz znajdźmy kąt t0, dla którego sinus będzie wynosił minus pierwiastek z 2 na 2. Jest to oczywiście minus 45 stopni, czyli minus pi czwartych. Zatem nasze t, teraz wykorzystuję te wzory, będzie równe minus pi czwartych plus 2k pi lub t będzie równe pi minus minus pi czwartych, da mi ostatecznie 5 czwartych pi plus 2k pi. Ale docelowo naszą niewiadomą było x, więc wracamy teraz do podstawienia i w miejsce t tutaj i tutaj podstawiamy to wyrażenie 2x plus pi czwartych. Czyli podstawiamy sobie i trzeba teraz wyliczyć x, a więc pomalutku sobie liczymy. 2x równa się minus pi czwartych i minus pi czwartych to będzie minus pi drugich plus 2k pi lub tutaj z kolei 5 czwartych pi odjąć pi czwartych to będzie pi dodać 2k pi. Teraz, żeby wyliczyć x, dzielimy obie strony tych równań jednego i drugiego przez 2. Zatem x będzie równy minus pi czwartych plus k pi lub x będzie równe pi drugich plus k pi. I tutaj na końcu dopisujemy, że to k należy do c, do liczb całkowitych. I to będzie nasza odpowiedź. O, tak wygląda nasza odpowiedź. I zadanie kolejne przed nami. Też rozwiązać równanie 3 kotangens 2x plus pi równa się minus pi trzecich. Przede wszystkim warto tutaj pamiętać o dziedzinie takiego równania, dlatego że jeśli w równaniu zobaczymy tangens bądź kotangens, to są to funkcje, które mają swoją dziedzinę. Więc to wyrażenie, które w środku występuje, nie może być równe wielokrotności pi. Czyli 2x różne od minus pi plus k pi, czyli x różne od minus pi drugich plus każde pi drugich. K należy do c. Czyli 2x plus pi mogę podstawić jako t, ale podejdziemy jeszcze sprytniej. Mianowicie, zobaczmy, przecież pi to jest 180 stopni. Więc zamiast robić takie podstawienie w tym miejscu, chociaż można, to my użyjemy wzoru redukcyjnego. Mianowicie kotangens 180 stopni plus alfa to jest ćwiartka
trzecia, kotangens jest dodatni, nazwa się nie zmienia, więc jest to kotangens alfa. Zatem w naszym przykładzie mamy pi, czyli 180 stopni, plus 2x, więc zgodnie z tym wzorem redukcyjnym otrzymujemy, że jest to kotangens 2x. Zatem nasze równanko przyjmie troszkę łatwiejszą postać, na pewno przyjemniejszą. O. I w tym momencie za 2x podstawmy t. Wyznaczamy teraz kotangens t, czyli będzie to minus pierwiastek z 3 przez 3. Teraz zastosujmy wzory na funkcję kotangens, jeśli chodzi o równania. Taki mieliśmy wzór. Zatem kątem t0, dla którego kotangens będzie wynosił minus pierwiastek z 3 na 3, no to będzie na pewno minus i tu będzie 60 stopni, czyli minus pi trzecich. Zatem nasze t będzie równe minus pi trzecich plus k pi, a że nas t nie interesuje docelowo, tylko x, więc wracamy do naszego podstawienia, czyli 2x będzie równe minus pi trzecich plus k pi, dzielimy to przez 2, zatem x równa się minus pi szóstych plus k pi drugich. I oczywiście dopisujemy na końcu, że k jest liczbą całkowitą. I to jest nasza odpowiedź. Można oczywiście, nawet trzeba by zerknąć do dziedziny, ale pamiętałem, że w tej dziedzinie mamy minus pi drugich plus każde pi drugich, więc jak najbardziej nasze rozwiązanie nie gryzie się z tą dziedziną. I kolejne zadanie przed nami. Również rozwiązać równanie, ale teraz coś dołączymy. Mamy rozwiązać takie równanie, ale wiedząc, że nasze x mają być w przedziale od minus pi do pi. Jak się za takie zadanie zabrać? Przede wszystkim zostawmy w spokoju na razie oto zawężenie do x. Rozwiążmy to zadanie tak, jakby o tego nie było, czyli z tą tak zwaną pełną okresowością. Wiemy już, że za ten rozbudowany argument warto podstawić zmienną t. T w kosinusie czy w sinusie jest liczbą rzeczywistą. Zatem mamy kosinus t jest równy minus pierwiastek z 3 przez 2. Znowu wykorzystam wzory na kosinus, na równanie z kosinusem elementarne, czyli będzie to t0 plus 2k pi lub t będzie równe minus t0 plus 2k pi. K należy do C. Z tym, że jak sobie przypominacie, mamy tutaj pewien taki haczyk, bo jeżeli kosinus jest przyrównany do wartości ujemnej, to pamiętacie z poprzednich lekcji, wprowadzałem tak zwany kąt pomocniczy, dla którego ten kosinus był równy pierwiastek 3 przez 2. Tak jakby nie braliśmy pod uwagę na chwilę tego minusa. Więc tym kątem pomocniczym będzie 30 stopni, czyli pi szóstych, a teraz jak obliczymy ten kąt t0, będzie to od pi, należy odjąć ten kąt pomocniczy, czyli odjąć pi szóstych, co nam da 5 szóstych pi. O, to będzie nasze t0. Zatem wykorzystujemy teraz te wzory, czyli t będzie równe 5 szóstych pi plus 2k pi, lub t będzie równe minus 5 szóstych pi plus 2k pi. Teraz przechodzimy z powrotem do x. Wiemy, że t to było 3x, czyli tu będziemy mieli 5 szóstych pi plus 2k pi lub 3x będzie równe minus 5 szóstych pi plus 2k pi. Żeby wyliczyć x, dzielimy obie strony przez 3, więc otrzymam tu 5 osiemnastych pi plus każde 2 trzecie pi lub x będzie równy minus 5 osiemnastych pi plus każde 2 trzecie pi. Dobrze, i teraz możemy pomalutku powrócić do naszego założenia, bo zadanie już jest rozwiązane, ale mamy dodatkowe założenie. Trzeba teraz z tych nieskończenie wielu rozwiązań
wybrać tylko te, które należą do tego przedziału. Jak to zrobić? Przede wszystkim proponuję przygotować sobie troszeczkę naszą postać tych x-ów, sprowadzając wszystkie elementy do tego samego mianownika. Czyli tutaj mianownik 18 ustalam, no to tu będzie 12 u góry lub i tutaj podobnie. Za chwilkę zobaczycie, dlaczego tak robię. Dużo szybciej będzie nam się liczyć. I tu też 12 pi. Również ten przedział dostosujmy do mianownika 18. Czyli tu będzie minus 18 osiemnastych pi, a tu 18 osiemnastych pi. Oczywiście nie musicie tego robić, ale bardzo fajnie będzie się nam to teraz liczyło. I teraz tak, wiemy, że liczba k jest liczbą całkowitą. Więc wybadajmy po kolei te liczby i dotąd sprawdzajmy, aż do momentu, kiedy te rozwiązania wyskoczą nam poza przedział. Zobaczmy, co będzie dla k równego 0. Pierwsze rozwiązanie dla k równego 0, czyli mam na myśli to, otrzymamy po prostu 5 osiemnastych pi. Więc na pewno nam pasuje, prawda? Bo to się wyzeruje, 5 osiemnastych pi na pewno należy tu. Lub drugie rozwiązanie, znowu to się wyzeruje, więc otrzymamy minus 5 osiemnastych pi. Sprawdźmy teraz, co będzie dla k równego 1. Dla k równego 1 otrzymam 5 osiemnastych pi plus, i teraz jak tu się pojawi 1, to będę miał 12 osiemnastych pi. I już widzicie, dlaczego te wspólne mianowniki ustaliłem na początku, bo teraz samo dodanie, no to już formalność. 17 osiemnastych pi, zobaczmy, przedział też jest dostosowany do mianownika 18, więc doskonale widzę, że ta liczba też mi się łapie w tym przedziale. Może podkreślę jeszcze tamte wyrażenia, które spełniają warunki. I w drugim przypadku będzie minus 5 osiemnastych pi dodać, k jest 1, czyli będzie dodać 12 osiemnastych pi. Po wyliczeniu 12 minus 5 to 7 osiemnastych pi i jak widzimy również należy tutaj. Sprawdzamy dalej. K jest równe 2. Wobec tego mamy 5 osiemnastych pi dodać. Teraz za k podstawię 2, to zrobi mi się 24 osiemnaste pi. No już widzę, że absolutnie nie należy to do tego naszego przedziału, wyskakuje, a więc tutaj mogę sobie napisać, że odrzucamy lub teraz drugie, minus 5 osiemnastych pi dodać, tutaj k jest 2, czyli 24 nam się zrobi osiemnaste pi. No i co tu będziemy mieli? Tu jest odejmowanie, ale zobaczmy, będzie 19 osiemnastych pi, również nie należy do tego przedziału, czyli też odrzucamy. Dobrze. Sprawdźmy jeszcze w drugą stronę. Zobaczmy, co będzie dla k równego minus 1, bo w tym przedziale są również liczby ujemne. Więc w pierwszej grupie rozwiązań, czyli ta, będę miał 5 osiemnastych pi odjąć 12 osiemnastych pi. I tu otrzymamy minus 7 osiemnastych pi. Ta liczba należy do naszego przedziału. I druga grupa, tam było minus 5 osiemnastych pi i tu będzie odjąć 12 osiemnastych pi. Od razu widzimy, że jest to minus 17 osiemnastych pi, jak najbardziej należy. No, sprawdźmy teraz jeszcze dla k równego minus 2. Zatem mamy k równe minus 2. Pierwsza grupa to było 5 osiemnastych pi minus. I tu będzie 24 osiemnaste pi. No to widać, że to będzie minus 19 osiemnastych pi. Odrzucamy. To nie należy do naszego przedziału. Lub w drugim już wiele osób powie, że widzi, że nie należy, ale napiszmy. Tu będzie minus 24 osiemnaste pi. Również nie należy do naszego przedziału, czyli też odrzucamy. Ostatecznie nasza odpowiedź
do takiego zadania. Trzeba teraz wszystko ładnie napisać. Ja wcześniej podkreślałem te rozwiązania, które spełniały zadanie, więc będzie mi łatwo to wyłapać. No i może spróbujmy elegancko to zrobić od najmniejszej liczby do największej, czyli minus 17 osiemnastych pi, minus 7 osiemnastych pi, potem co widzimy? Minus 5 osiemnastych pi i potem widzimy 5 osiemnastych pi, 7 osiemnastych pi i 17 osiemnastych pi. O. No jak widzicie, zadanko bardzo fajne. Wydawało się, że zawężenie do przedziału będzie czymś fajnym. No pokazałem Wam taką metodę uniwersalną. Ona, myślę, w wielu przypadkach, jak będziecie chcieli coś tam rysować, jakąś funkcję zawężać od razu do przedziału, stwierdzicie jednak, że ta metoda, myślę, jest bardziej pewna. A więc dołożenie dodatkowego warunku w zadaniu, tak jak ten przedział, no niestety spowodowało dosyć dużo dodatkowych rzeczy. Bo zobaczmy, gdyby tego założenia nie było, to nasze zadanie tak naprawdę zakończyłoby się już w tym momencie. O, tu by był koniec naszego zadania. Ten przedział wymusił na nas bardzo jeszcze sporo liczenia, jak widzimy.